Witajcie we Wrocławiu 1 kwietnia. Muszę zapytać, jak mijają wasze święta? Pytam, bo dzisiaj mam okazję zrobić coś innego niż zazwyczaj, przynajmniej częściowo. Widzicie, moją porą na antenie codziennika zawsze jest pierwszy dzień miesiąca. Nowy miesiąc, nowy początek, nowy ja. Wiecie, jak to leci. Dzisiaj jednak pierwszy dzień miesiąca jest też zwieńczeniem świąt wielkanocnych, a w zasadzie domknięciem całego tego długiego okresu pasyjnego, prowadzącego do samej Wielkanocy. Mogę więc choć raz zrobić podsumowanie, w czym bardzo pomocne będą dzisiejsze teksty z Biblią na co dzień. Oba akcentują coś niezwykle ważnego – praktykę chrześcijańskiego życia. W tekście Starego Testamentu z księgi proroka Izajasza z 1 rozdziału 17 wersetu mamy następujący werset. Uczcie się dobrze czynić, przestrzegajcie prawa, brońcie pokrzywdzonego. Brońcie pokrzywdzonego. Przestrzeganie prawa i bronienie pokrzywdzonego dla Izajasza to dwie strony tej samej monety. Nie ma jednego bez drugiego. Chrystus, Jego ofiara na krzyżu, zmartwychwstanie, to wszystko, co przeżywaliśmy tak intensywnie w ostatni weekend, one sprawiły, że podstawą naszej relacji z Bogiem jest łaska. Ona znajduje się w centrum luterańskiej duchowości, co często powoduje zarzut, że dla ewangelików czyny nie mają znaczenia. Mają. Ale nie po to, by próbować zadośćuczynić Bogu i zasłużyć na zbawienie. Czyny mają znaczenie, bo konsekwencją łaski jest wolność. A skoro Bóg mnie zbawił, to moje wybory, moje decyzje świadczą o mnie. Są odbiciem tego, kim jestem i kim pragnę być. Jestem wolny od litery zakonu, litery prawa, ale to nie znaczy, że nie mogę szukać ducha tego zakonu. A duchem prawa, tych wszystkich nakazów i zakazów, jest szukanie dobrego życia. Wszyscy to robimy. Ciągle chcemy odpowiedzieć sobie na pytanie, jak żyć. Wierzący, niewierzący, świadomie czy nieświadomie, szukamy odpowiedzi każdego dnia. A dla tych z nas, którzy czerpiemy nadzieję z Bożej łaski, powinno być oczywiste, że drugą stroną nadziei jest wolność. A wolność to między innymi gotowość do wzięcia odpowiedzialności, do zaangażowania się, czyli jak u Izajasza, choćby troska o słabszych, potrzebujących, nieobojętność. I taką postawę pokazuje tekst Nowego Testamentu z Dziejów Apostolskich z 11 rozdziału, wersety 28 i 29. Agabus przepowiedział, natchniony przez Ducha, że nastanie głód wielki na całym świecie. Nastał on też za Klaudiusza. Wówczas uczniowie postanowili posłać, każdy według możliwości, doraźną pomoc braciom, którzy mieszkali w Judei. I piękną puentą dla tych tekstów są słowa prawosławnego teologa i filozofa Nikołaja Bierdiajewa. Troska o mój chleb powszedni to kwestia materialna. Troska o chleb mojego bliźniego to kwestia duchowa. A jednocześnie te słowa powinny być nieustającym wyrzutem sumienia dla wszystkich chrześcijan. Najtrafniejsza krytyka chrześcijaństwa, jaką kiedykolwiek usłyszałem, nie dotyczyła upadku teologii, duchowości, zmiany rytuałów. Nieznany mi z imienia człowiek na jednej z kościelnych imprez powiedział: na świecie jest ponad 2 miliardy chrześcijan, a wciąż istnieje głód. Tylko tyle. Aż tyle. Jak więc minęły twoje święta? Co z nich zabierzesz w kolejne dni? Czy udało ci się doświadczyć nadziei ucieleśnionej w Chrystusie? Te święta tobie i mnie przypominają o tym, że w Nim jesteśmy wolni. Wolni, czyli odpowiedzialni. I realizujmy tę odpowiedzialność, wierząc, że inny świat, lepszy świat, w którym broni się pokrzywdzonego i zabezpiecza potrzebującego, jak w dzisiejszych wersetach z Biblią na co dzień,
jest możliwy. I takiego śladu po tych świętach wszystkim nam życzę. Zostańcie z Bogiem.